Śluza portu Nowy Świat, śluza portu Nowy Świat, kajak wędkarski Morska TV prosi. Zapach, bym powiedział, dziwny, taki trochę metaliczny mimo wszystko. Tydzień czasu w odrdzewiaczu takim, tak mocno zeżarło nam. Cześć moi kochani, sezon balonowy mamy za sobą, a sezon balonowy ma to do siebie, że nasze przynęty no na potęgę rdzewieją. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest zawsze tak, że po sezonie balonowym zawsze mam z kilka, 4-5 przynęt, które nie wiem, zapomniałem może zlać wodą, albo gdzieś tam zapomniałem po prostu je wyciągnąć z pudełka, czasami tak bywa, zobaczcie jak mocno zardzewiała przynęta. I to jest przynęta w zasadzie po jednym sezonie balonowym. To jest tą włóczką zieloną, próbowałem katować tą zieloną włóczkę, czy ona jednak, no może te balony, które w tym roku za bardzo nie brały, może jednak na tą zieloną włóczkę się odpaliły, niestety nie. Włóczka niebieska, natomiast chyba ta najlepsza to będzie włóczka biała, którą mam tutaj. No i też taka ciekawostka, to tu mamy na debacie, nazwijmy to debacie pierwszej, to jest tutaj ta debata. Ponieważ wymyśliliśmy, że będziemy próbować różnych odrdzewiaczy. Po sezonie balonowym każdy ma problem z tą rdzą na naszych przynętach. No i pomyśleliśmy sobie tak, że dobra, to spróbujemy na przykład takiej metody jak kwasek cytrynowy. Czy ten kwasek cytrynowy naprawdę działa tak zbawiennie na tą rdzę? Spróbowaliśmy tego na debacie, spróbowaliśmy kwaska cytrynowego, spróbowaliśmy takiego odrdzewiacza i zobaczcie takiego. Tutaj jest ten wynik, omawialiśmy to na debacie numer 2, zobaczcie sobie tutaj. Według mnie słaby temat, tak jak widzicie tutaj zrobiła się jakaś czarna maść, to jest ta sama blaszka, tylko troszeczkę większa. Tak wygląda to w praktyce. Nówka sztuka, no i zardzewiała. I teraz, słusznie żeście zauważyli, że najlepiej by było, jeżeli ta rdza jest tutaj, to jakoś wypolerować i tak dalej, mechanicznie ją po prostu zdjąć. No ale zobaczcie, z tej strony mamy taki efekt holograficzny, no i the best by było po prostu to pomaczać w jakimś ustrojstwie, które nam po prostu tą rdzę ściągnie. No i teraz ubiorę sobie inne okulary, bo to jest ważne, żebym widział też to, co tutaj będziemy za chwilę oglądać, ponieważ na debacie, owszem, psikaliśmy no, z godziny czasu tutaj te różne preparaty i patrzyliśmy, jak to się będzie zachowywać, czy to będzie, nie wiem, bąbelkować, czy cokolwiek. Natomiast żeśmy machnęli ręką i postanowiliśmy na, uwaga, tydzień czasu zanurzyć przynęty, te blachy, w różnych roztworach. I teraz tak, tutaj mamy roztwór, kwasek cytrynowy. Tutaj widać, że mamy te bąbelki, nawet po tygodniu te bąbelki są. Cały czas to jeszcze jakoś pracuje. Ja to też od czasu do czasu no, brałem i trząchałem w ciągu tego tygodnia. Myślę, że każdy z tych słoików był wstrząśnięty pięć razy gdzieś, tak? W takich samych odstępach czasu. Natomiast ciekawostką jest drugi słoik, zobaczcie ten, w którym mamy odrdzewiacz, czyli mamy wlane to tutaj, stężenie 1:1, nie rozcieńczaliśmy tego w zupełnie, czyli tu jest 100% naszego odrdzewiacza. I teraz tu się zrobiło dziwnie, widzicie, że zupełnie inny kolor jest tej wody, dodatkowo na dnie mamy masę mułu i ja jestem ciekaw, co się stało z tymi naszymi przynętami. Ja zaraz je wyciągnę na waszych oczach, opłuczę mocno wodą, żeby można było je po prostu dotykać, bo taki odrdzewiacz, no to jest jakaś potężna chemia, nie? Będziemy debatować też o tym na tej debacie numer 2, nie? Bo to wysuszę i wezmę do studia na tą debatę numer 2, gdzie będziemy debatować nad tym, dlaczego tak, nie? Natomiast słuchajcie, czemu coś takiego robimy? Jeżeli to by się sprawdziło, to byłaby super sprawa, że po prostu przychodzimy, wrzucamy te nasze przynęty do jakiegoś słoika, w którym powiedzmy mamy albo tak mocno stężony ten roztwór, albo rozcieńczony, na 2-3 godzinki wyciągamy i nie mamy rdzy. Może to by było fajne, natomiast ja strzelam tak, że i tak najlepiej będzie, jeśli po prostu po przyjściu z naszego wędkowania po prostu przemyjemy to w zwykłej wodzie, nie? To wtedy te blachy najdłużej zachowają tą świeżość. Mam takie blachy, zobaczcie, no to jest tego typu blacha.
która była przymywana właśnie w takiej ciepłej wodzie, jak się przychodzi i tu nawet widać, że te krętliki są takie w miarę ok, te kółka łącznikowe, tutaj jest to oryginalne, zobaczcie, kółko łącznikowe, no i jest ogólnie ok, natomiast ta rdza tak czy siak wejdzie, nie? To nie jest tak, że ona nie wejdzie, ona i tak wejdzie. Natomiast pytanie jest, jakbyśmy zrobili sobie taki roztwór, pokąpali ją troszeczkę, chociażby w takim odrdzewiaczu, co to nam da? To teraz na pierwszy rzut, słuchajcie, spróbujemy wyciągnąć ze słoika to. Zapach, bym powiedział, dziwny, taki trochę metaliczny mimo wszystko. Wyciągniemy tą naszą przynętę i porozkładam je tutaj, zobaczymy zaraz, jak to tutaj wygląda. Się trochę poszczepiały, ale no nie wiem, jak wyglądały na samym początku, za chwilę sobie to zobaczymy. Ten Jackson wygląda idealnie, natomiast no schodzi ta warstwa z niego, warstwa tego lakieru tutaj widzimy, że zeszła. Dobra, kwasek cytrynowy zakręcamy, odstawiamy. Dlaczego zakręcamy? Bo może nam się przydać później, do późniejszych jakichś eksperymentów. Zobaczcie, mamy nasze przynęty i nie wyglądają źle. Wszystkie przynęty zlejemy mocno wodą, żeby z jednej strony zatrzymać ten proces, a z drugiej strony, żeby później no, się nam krzywda jakaś nie stała, bo to pamiętajcie, zawsze jakaś chemia. Kwasek cytrynowy, no może niekoniecznie, ale widzimy, że efekt no, jest całkiem, nie? Dobra, tak to wygląda, zobaczcie, w praktyce. Kwasek cytrynowy, można powiedzieć, że zdał ten egzamin. Blachy są czyste, natomiast no, jednak ta ekspozycja przez no, tydzień czasu zrobiła swoje. Odkleja nam się, zobaczcie, warstwa tego, tej folii takiej, czyli tego lakieru zabezpieczającego. I tutaj się naprawdę na potęgę ona odkleja, zobaczcie, o. W zasadzie cała schodzi, natomiast tu też, tu to wygląda tylko tak fajnie, ale zobaczcie, że nam ta warstwa tutaj schodzi i podejrzewam, że jak zejdzie, no jak zejdzie ta warstwa, to o, już nie będziemy mieli tego hologramu, bo tak jak tutaj ona schodzi, to w tych miejscach, gdzie schodzi, nie ma hologramu, tak mi się wydaje, o. Spróbujemy ją tu zedrzeć z tego boczku, bo tu mocno schodzi na boku, o. I tu tego hologramu, zobaczcie, już nie ma, nie? Czyli ten kwasek cytrynowy, niby takie, byle co by człowiek powiedział, no a dał radę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwasek cytrynowy. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Kwasek cytrynowy zaproponował Julo, tylko że Julo mówił, żeby to na pewno wyciągnąć na następny dzień z rana, najpóźniej. No chyba trochę za długo się działo. Teraz to odstawimy i patrzymy nasz odrdzewiacz. Teraz zaczęło się robić ciekawie. Mamy nasz odrdzewiacz bardzo, bardzo, bardzo mocny. Odstawmy go. No i zobaczcie nasze blachy, które były tydzień czasu w odrdzewiaczu takim. Aż normalnie muszę powiedzieć, że ciężko mi tutaj tym operować, bo nie wiem, czego się spodziewać. Ale śmierdzi, naprawdę, smród jest totalny. O, co to się zrobiło? Zeżarło kółko łącznikowe. Mamy następną blachę. Zobaczcie, mamy kotwiczkę. Mamy dwa kółka łącznikowe. Zobaczcie, tak wygląda blaszka. I z tej blachy zeszło to kółko łącznikowe. Podejrzewam, że to, no to jest to od tego, nie? Z tymi kwasami no to już nie ma zabawy. Zobaczcie, tak to wygląda z tej strony. Nie wygląda to, powiem ciekawie. O kurczę, trzeba uważać. No i lecimy z ostatnim. Powinienem to robić w rękawiczkach, także od razu mówię, nie powtarzajcie tego w domu. To jest kółko łącznikowe. Tyle zostało z kółka łącznikowego. Po prostu taki włos. Tak mocno zeżarło nam tą blachę. Ja spróbuję to delikatnie spryskać wodą, delikatnie przemyć. O, tutaj widzimy, że to tutaj jest ok, to przetrwało. Natomiast tu się zdziera, nie? Zdziera się nam ta warstwa lakieru. Dobra, słuchajcie, jaki z tego morał? Na pewno nie używamy tego typu odrdzewiaczy na dłuższy okres czasu.
Dlaczego? Dlatego, że nasze, zobaczcie, tak jak mamy tutaj oryginalne kółka łącznikowe, tu one jeszcze są, a tutaj w zasadzie ich nie ma. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest nasze kółko łącznikowe, a w zasadzie to, co po nim zostało, taki bym powiedział włos w zasadzie. Tu mamy te, które były potraktowane na tydzień czasu odrdzewiaczem, a tutaj mamy przynęty, które były w kwasku cytrynowym się maczały. I powiem szczerze, te, które były w kwasku cytrynowym, zobaczcie, wyglądają naprawdę spoczko. Tutaj mamy przykład tego samego, ale w tym naszym odrdzewiaczu. Może faktycznie, jeżeli ten odrdzewiacz, nie maczalibyśmy tego przez tydzień, nie? Ale powiedzmy zostawili na godzinkę, dwie i potem wypłukali, może nie byłoby tak źle. Musimy to jeszcze raz sprawdzić. Natomiast chciałem tutaj pokazać właśnie takie rzeczy, że ten odrdzewiacz bardzo mocno wszedł w tą strukturę i w zasadzie tutaj nie ma co zbierać z tych naszych przynęt. Ten lakier, który były pokryte, zszedł. Tutaj zszedł całkowicie. Tutaj gdzie niegdzie jeszcze można zobaczyć, że on jest. Zobaczcie, tu on jeszcze jest, gdzie niegdzie, nie? Ale on się też już nie będzie trzymał. Natomiast jakbyśmy mieli porównać te blachy, no to zdecydowanie te, które się maczały w kwasku cytrynowym, wyglądają, bym powiedział, optymistycznie, a te, które były w naszym odrdzewiaczu, no ja nie wiem, czy bym je drugi raz wrzucił do solanki i spróbował łowić bolonę. Znaczy się, na pewno to zrobimy. Na pewno to zrobimy w przyszłym sezonie belonowym. Spróbujemy, a co nam szkodzi. Natomiast piszcie w komentarzu, po pierwsze, gdzie popełniłem błąd. No bo na pewno popełniłem błąd, chociażby jeżeli chodzi o ten czas, nie? Może to by można było jakoś rozcieńczyć troszeczkę, wiecie. Z wodą zrobić jakieś proporcje i byłoby spoko. Sekcja komentarzy jest dla was. Bardzo mi zależy właśnie, żebyście w komentarzach napisali, co wy robicie. Przyjeżdżacie po rybkach. I co robicie z tymi przynętami? Najprościej je przemyć. Ale co, jeśli przyjeżdżacie mega zmęczeni i zapomnieliście? Budzicie się rano, bierzecie przynęty, a one są wyschnięte i widać już ślady korozji. Co wtedy? Na to pytanie odpowiemy sobie w kolejnym, mam nadzieję, tego typu odcinku. Natomiast pamiętajcie, że tu mamy te debaty. Te debaty, które właśnie były o tych naszych przynętach, o właśnie tym systemiku, który teraz zrobiłem. No i najprawdopodobniej tam ktoś już odpowiedział na część tych naszych bolączek. Dobra, zrobiłem zdjęcie do miniaturki debaty. No a teraz warto by było jeszcze zobaczyć, co tu zostało w tym naszym słoiczku z tym naszym odrdzewiaczem, bo zobaczcie, on jest w środku pełny. Tak myślę, że z 6-7 mm, jak to się wszystko osadzi, to mamy takiego osadu. No i ten osad, no to na pewno jest część tego żelastwa, bo widzimy, że kółka łącznikowe dostały w dupę masakrycznie. No ale podejrzewam, że tutaj jest też dużo tego lakieru. No i czego jeszcze? No i chyba tyle, czyli lakier, no i część żelaza. Zakręcę to mocno, bo za godzinę jest debata, właśnie ta debata numer 2, na której oczywiście pokażę też to, co zostało, nie? Słuchajcie, i tak się bawimy przez piąty rok z rzędu, nie? To jest po prostu czary, 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 dzięki wam mi się chce po prostu tu siedzieć i to wszystko robić.